Musimy zrobić coś takiego, czyli jak sadzenie papieżaka w lesie. Boże, dało się to zrobić! Jakiś czas temu na moim fanpage'u pochwaliłem się wam smutnym wydarzeniem z mojego życia, raczej życia mojej klawiatury, która pierwszy raz w trakcie swojego istnienia poczuła smak kawy. I od tamtego momentu jesteście skazani na słuchanie tego pięknego dźwięku klawiatury mechanicznej. I żeby nie powielać błędów z przeszłości, postanowiłem wysłać samego siebie na kurs niewylewania kawy. Powitajcie moi drodzy, jestem Dizowski, witam was w Don't Spill Your Coffee, czyli nie wylej kawy. I mam nadzieję, że nie jestem jedyną na świecie nieporadną osobą, która coś wylała na swój sprzęt elektroniczny. Jeżeli też coś wylaliście, nieważne czy to była woda, herbata, kawa czy yerba mate, zostawcie łapę w górę. Zobaczmy, ilu nas jest, ilu jest tych nieporadnych ludzi. Przynajmniej będziemy mogli poczuć się jakoś dowartościowani i pocieszeni, że nie jesteśmy sami z naszym problemem. Ale do rzeczy, dzisiaj wcielamy się w rolę Wojciecha Mana, rodem z pewnej reklamy herbaty, gdzie pan Wojciech Man próbował donieść pełen kubek tego napoju do swojego stanowiska pracy. I my dzisiaj spróbujemy zrobić to samo, ale zamiast herbaty będziemy mieli parzącą wręcz kawę. Ale na sam początek widzę, że mamy tutaj możliwość ucharakteryzowania swojej postaci, więc dobrałbym tutaj odpowiednie włosy, odpowiedni zarost, odpowiedni kolor skóry, żeby być oryginalnym. Nie wiem, co dzisiaj jest w modzie, chyba na jakiegoś aliena się zrobimy, na jakiegoś kosmite i proszę bardzo, jesteśmy modni, a bardziej niż hipsterzy. Jeszcze jakoś koszulkę by wypadało tutaj dopasować, proszę bardzo, biała koszulka, rozlewanie kawy to wręcz ze sobą idzie idealnie w parze. Bardziej hipstersko już nie będziemy wyglądać, więc rozpocznijmy nasz trening niewylewania kawy. Po lewej stronie, w górnym rogu ekranu mamy licznik tego, ile kawy jeszcze jest. I o, nie jest tak źle wam powiem. Poruszanie się tą postacią nie jest takie trudne. Wystarczy chodzić i w miarę możliwości niczego nie rozlewać. I myślę, że chodzenie tyłem jest w miarę takim prostym sposobem na nierozlewanie kawy. What the fuck, co tu się dzieje? Już musiałem się zrespawić, bo oczywiście wylaliśmy wszystko na swój piękny sweter, który ruszyła nam babcia, ale teraz zamieniam się w płotkę i nie mogę nic zrobić, cholera. Myślę, że to jest wina tych włosów. One przeciążają mnie, zmieniają mój środek ciężkości i przez tę fryzurę nie mogę praktycznie nic zrobić. Nic, kompletnie nic. Prawie jak granie w kanadyjki. Teraz podchodzimy do tego na poważnie. Spróbujemy wylać jak najmniej kawy. Widzę mniej więcej, jak się muszę poruszać, żeby tej kawy jak najmniej wylać, więc chodźmy do przodu. Nasza postać nie wiem z jakiego powodu non stop się przechyla do przodu, ale zobaczcie, w jaki sposób to kontrolujemy, w jaki sposób możemy dać sobie radę. To nie jest takie trudne, jak mi się wydawało. Po prostu trzeba umieć sterować tym kolesiem. I popatrzcie, jak mało kawy dopiero wlałem. Teraz najtrudniejszy moment, czyli obracanie się. Ale najwidoczniej mam już w tym wprawę. Bardzo szybko łapię zasady działania takich gier jak ta, ale nie mam żadnego pojęcia, jak ja mam. A, cholera, jas! Spójrzcie na pozę tego kolesia w tym momencie. To jest po prostu sztuka nowoczesna. To trzeba upamiętnić, to trzeba wyrzeźbić w skalę, żeby pokazać ludziom człowieka współczesnego ze współczesnymi problemami, którymi jest niewylanie kawy. Problemy pierwszego świata. Na jednej nodze wolałbym nie próbować dochodzić do drzwi, ale zobaczymy, może się nam uda. Dobrze, że to nie działa, tak jak te gry, w których każdy klawisz odpowiada za poszczególne kończyny, ale zobaczcie, jak on chodzi, jak lepiota. Nie mogę się zmieścić w ścianie. Nie wylej. Nie mam żadnego pojęcia, jak mamy te drzwi otworzyć, które tutaj są. Myślę, że tam z tyłu jest chyba jakaś karta, której musimy użyć. Nie. Bang. Dobra, teraz musimy iść bardzo szybko, ponieważ szef się niecierpliwi. Szef się niecierpliwi, a ja uprawiam tutaj poranną gimnastykę, która mnie chyba troszkę szybciej obudzi niż kawa. A tam jest napisane, że my mamy w dupie tą kartę i musimy tyłkiem dotknąć tego sensora, aby wyjść na kolejny poziom. Kto by pomyślał, że gdzieś tutaj na tej ścianie jest napisana jakaś instrukcja, która by nam się przydała? Kto by pomyślał? Zobaczcie, jak on rusza tym tyłeczkiem. Normalnie ja też tak robię po alkoholu, albo mi się przynajmniej wydaje, że tak robię. A wygląda to pewnie zupełnie inaczej. Teraz najgorszy moment, czyli chodzenie tyłem. Musimy się odpowiednio ustawić. I teraz Michael Jackson. Już prawie. O! Otworzyłem. Muszę uciekać do moich ludzi. Do tyłu. Yeah! Udało się nam. Teraz tylko trzeba się znowu obrócić. Iść do przodu i zobaczymy, czy wylejemy, czy... Nie, nie, cii. Spokojnie, w którą stronę mam się obrócić? W tą, do przodu,
w bok, znowu tak, idziemy. Idzie... Gdzie w tą stronę mamy iść? Nie! Nie, musimy znowu kartę włożyć. Ja sobie wolę nie wyobrażać, jak ta osoba zachowuje się po alkoholu, skoro nawet kawa jest w stanie go tak zmienić, wręcz nie do poznania. A może on jest taki całe życie? Może... Może go nie doceniamy. Jest! Jest! Miałem w sobie 90% kawy przy ukończeniu w 31 sekund. Nie wiem, co ja tu wyprawiam teraz, ale to wygląda troszkę jak balet. To już nie wyglądało jak balet, tylko jak nurkowanie w panelach podłogowych. Ej, tu jest napisane level 2, shadow play. A co to oznacza, że shadow play robimy? To oznacza, że coś jest trudniejsze teraz? A widzę, że teraz musimy dotknąć ściany tyłkiem, a nie drzwi, żeby te drzwi otworzyć, więc spróbujmy to zrobić. I zobaczymy, czy nam się uda. Teraz spokojnie do tyłu. Znowu spróbujemy dotknąć tyłkiem. Bang! Patrzcie! Patrzcie, jak mi się udało. Patrzcie, jak mi się udało. Nie! 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 Zaraz mi się włączą klawisze trwałe na shifcie. Ocieranie się o ścianę niczym w teledysku Rihanny i Shakiry. Dlaczego on nie chce dupą dotknąć tej ściany? Ona jest za wysoko. Jeszcze się obrócimy troszkę tu, 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 tu i tu. Dokładnie w tym miejscu, gdzie się świeci. Yeah, dobrze, dobrze. Dobrze, udało się, dobrze. Teraz tylko dojść i wejść to z głowy. Jeszcze się w ścianę jebłem. Idziemy. Już cholera jasna, przejdź przez to. Przejdź. Przejdź! Biegnij, sprint, sprint, sprint! O, o, świetnie, teraz chodzimy jak taka paniusia. O! Teraz to my chodzimy jak damulka, ale już po 10 dyskotekach. Uwaga, czas przysiadów. O co chodzi z czasem przysiadów? O nie! Będziemy musieli zrobić przysiad, żeby przejść kolejny poziom. Co to ma być? Ja naprawdę myślałem, żeby tu sobie zrobiły takie szybkie 5-minutowe grania, tu jopa. Chwila. Ruszaj swoją dupą. No właśnie widzę, właśnie nam się udało. O, 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 yeah. No powiedzmy, że zamienienie się w żdżownicę, a nie w profesjonalnego przysiadowca. Teraz to się zamieniłem w breakdancera, no powiedzcie, że to nie było dobre. Nie, to nie może być aż takie trudne. Na pewno ten level został zrobiony z myślą o przejściu go i na pewno twórca gry nie bawi się z nami, oglądając pewnie filmy youtuberów, którzy pewnie męczą się jak debile, żeby to przejść. I teraz tak, żeby zrobić przysiad, musimy zrobić coś takiego, czyli jak sadzenie papieżaka w lesie. Boże, dało się to zrobić! Ja nie wierzę w siebie i w to, co w tym momencie robię. Ja mógłbym teraz jeździć na dworze rowerem, ale nie. Nagrywam jakąś dziwną grę, w której robię przysiady z kawą i wyglądam przy tym jak ostatnia lemiona. Okej, spróbujemy w takim razie to jakoś przejść jeszcze. Okej, teraz jestem żabką. Teraz zamieniłem się w żabkę, która nie wie, co to życie. Spróbujemy wstać. Oj, spójrzcie, my wstajemy powoli. To może nie jest takie głupie? Nie! Wyłączyło się na... Co ja robię ze swoim życiem? Dokąd zmierzamy? Jaki jest cel naszego istnienia? Na te pytania odpowie wam ta gra. Jest! Udało się nas tylko wstać. Jak się wstaje w tej grze? Jakbym się tam jakoś... Nie wiem, co zrobił. Nie wiem, jak tam mamy się dostać. Nie możemy się tam dostać, chodząc... Nie, nie w tą stronę, w drugą stronę. Człowieku, co ty robisz? Kawy nie mamy. 17 sekund nam zostało do przejścia tego, a ty co ty robisz? Ohohoho. Wszystkie pozycje z Kamasutry zostały dzisiaj w tym odcinku pokazane. Jeżeli teraz mi się nie uda, to zawiodę ludzkość. Zawiodę całą ludzkość i cały jej dobytek. Zawiodę moich przodków, zawiodę wszystkich. Uwaga, siat. 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 Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze dobrze. Dobrze, teraz do przodu. Teraz do przodu. Teraz do przodu. Możemy chodzić. Idziemy bardzo dziwnym krokiem, ale lepsze to niż nic. Przechodzimy przez to szybko. Przejdź przez to, cholero, jedno udało nam się. Jest jeszcze jeden. Ja tego nie powiedziałem, ale ten tytuł mówi, że jesteśmy, no, wertykalnie upośledzeni. Ale jestem naprawdę zainteresowany tym, gdzie teraz jest ten guzik. Nie, no nie jest tak źle. Nie jest tak źle, będziemy musieli się tylko dobrze wypiąć.
żeby zaliczyć guziczek, chociaż nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób mamy go dotknąć, coś czujesz, że będziemy musieli w jakiś dziwny sposób... Podaję się. Koniec. Jeżeli pobijecie mnie i ten level, dajcie znać w komentarzach. Ja nie mam zamiaru dalej się z tym męczyć i tak miałem tyle beki podczas robienia tego filmu, że ja pierdolę. Patrzcie, zamieniłem się w zmiotkę. A ja myślałem, że moje włosy nadają się idealnie do zamiatania podłogi, ale widzę, że ten koleś w 100% mnie przebija. Dobra, mam nadzieję, że wam się film spodobał i wam trochę poprawiłem humor. Jeżeli tak, to po zobaczenia kolejnym razem i łapa w górę i cześć. Chyba coś nie po kolei powiedziałem, ale po takiej ilości kawy, cud, że ja żyję.